Hej, hej, hej! Dzisiaj taki krótki filmik. Chciałam się pochwalić moimi nowymi sterczykami. Tutaj widzicie przede mną. One są na jeden pęd. Sterczyki. Jeden taki różowy nakrapiany, drugi taki tutaj z takim żółtym środeczkiem. Oczywiście pojechałam po sterczyki. Oczywiście zawsze coś tam się kupi. Przy okazji takie małe też zakupy. Tutaj może przyjdziemy, już teraz was poprawię, jak one na dole wyglądają. Myślę, że i tak trzeba będzie ich większe doniczki po prostu przesadzić. I takie dwa kwiatki, widzicie? O. Jeden taki, drugi. Taki. No i tak przy okazji kilka rzeczy. Teraz odstawię te kwiatki, to wam pokażę. Do domu. I tak, śmietana musi być oczywiście. Zawsze się do czegoś wykorzysta. Zazwyczaj muszę mieć chociaż jedną margarynę w lodówce, bo jak mi się coś tam, tak powiem, zechce upiec, to muszę zawsze mieć w zapasie. Oczywiście jajka, no wszystkiego, zwykłe takie jajka. Nic specjalnego. Herbaty nam się już też pokończyły, więc herbatki. Ta jest bardzo dobra herbata pomarańczowa, już po raz kolejny ją kupuję. Jeszcze nie mówiłam, zakupy z Carrefoura i Liptona, jakaś taka, owoce tropikalne, zobaczymy, takie piramidki, jeszcze tej akurat nie próbowałam, ale tutaj z tych herbat to mam jeszcze, zaraz wam pokażę. Mam jeszcze taką wiśniową z poprzedniego po prostu razu, to będziecie mogli zobaczyć. One są tak fajnie w środku pakowane. Również tamta pomarańczowa, ona jeszcze nie jest otwierana. O, i tutaj sobie otwieramy i torebeczki są fajne. Takie fajne pojedyncze torebeczki takiej herbatki. Fajne są, mimo że to nie jest jakaś herbata firmowa, ale jest fajnie, widzicie, pakowana. Są owoce leśne i są różnego rodzaju fajne smaki. Ta jest, jak widzicie, jeszcze nieotwierana. Trzeba po prostu skończyć tą herbatkę. Bardzo mi się to podoba, że one tak fajnie mają tutaj pakowane w środeczku. No więc dobra. Herbatki mamy już tutaj. U nas idzie mnóstwo herbaty. Mnóstwo herbaty rozpuszczalnej, więc mamy tutaj smak wieloowocową, druga wieloowocowa i cytrynówka. I będąc przy czymś do piciu, cappuccino orzechowe. Czasami lubię sobie wypić i oczywiście kawka. Znacie u nas port kawka, ile ona teraz? No ta kawa 400 gram, kawa Fort. Dobra. Takie zmywaki do naczyń. 20 sztuk takich zmywaków jest. Tutaj, o, takie nie za duże, o, zmywaki widać, jeszcze nie otwierane, to idzie i zużywa się bardzo. Mamy pieprz kolorowy w ziarkach, tym razem kolorowy, wiecie, że ja używam pieprzu głównie świeżo mielonego do młynka. Przyprawa curry, 60 gram, liście laurowe, już mi się kończą i
Parkówka grill. Tym razem przyprawa taka do wszelkiego rodzaju mięsa. Ja sobie tam nasypię do mojego tego pojemnika. Można też do grilla użyć takiej przyprawy. Mam płatki dla dzieciaków, zwykłe takie płatki kukurydziane, 500 gram, dwa spaghetti, 7-9 minut, po 500 gram. Lubimy od czasu do czasu sobie spaghetti z takim sosem z mięsa mielonego zjeść. I może trochę chemii teraz, taki balsam do mycia naczyń. Chyba zapach rumiankowy. Dwa takie odświeżacze powietrza pomarańcz i jakiś morski. A tu jeszcze zostało ze spożywczych rzeczy, została jeszcze przyprawa Magi w płynie, głównie do pieczenia mięsa, ale kto tam chce, do zupy sobie też może wziąć. I mam jeszcze z kosmetycznych spraw taką odżywkę L'Oreal RSF, magiczna moc olejków, takie te złote, ja to mówię, one bardzo ładnie pachną. I tutaj mam takie dwa, jeszcze nigdy nie miałam, takie dwa żele pod prysznic, taki jeden żel bananowy, a drugi żel jakiś brzoskwiniowy czy coś takiego. Zapach taki sobie wam powiem. I to takie moje krótkie na dzisiaj zakupy. Głównie chciałam kupić kwiatki, a widzicie jak to jest, jak się już pójdzie do sklepu, to zawsze coś tam się przyda. Oczywiście też chlebek, to już wam chlebka nie będę pokazywać, bo chleb to każdy kupuje na co dzień. Takie krótkie zakupy. No cóż, pa.